Dobra, test. Dzisiaj sporo różnego typu wiadomości na temat Ady oraz ogólnie krypto i niezły koncept poruszony przez Trumpa. To by był czat. I ciekawe, czy nie będzie właśnie wszystko szło w ten sposób, aby napędzić nowy rynek właśnie poprzez maksymalną adopcję, którą każdy by wtedy postulował. I pierwszy kraj, który by zrobił coś takiego, miałby największą płynność z krypto. Więc bardzo jestem ciekaw na rozwój sytuacji. Zobaczycie, jak blado wypada folwark zwierzęcy. Także witam wszystkich, pamiętajcie, tutaj jest mały disclaimerek i teraz takie, tutaj wiadomo, nic nie jest opinią, nic nie jest tutaj, czy to wszystko moja opinia, nic nie jest poradą, cel edukacyjny. Pamiętajcie, żeby wciskać swój przycisk. Ważny taki komunikat, dobra? Pamiętajcie, ten, kto nie bierze zysku, ten nie zarabia. Ten nigdy nie będzie, powiedzmy, bogaty. Nie bierzesz zysku, nie będziesz zarabiał. Nie odcinasz szybko toreb stratnych, będziesz tracił w nieskończoność. I dlatego ten rynek będzie niezrozumiały dla wielu, którzy oczekują wejście, a następnie wyjście. Bez kombinowania. Ci ludzie będą tracić. Dzisiaj żeśmy rozmawiali o tym na live właśnie na grupie. I tutaj druga taka sprawa jeszcze, te viewsy, tak? Popatrzyłem trochę i YouTube niby, jak oglądamy to z jednego profilu, nie powinien naliczać nam viewsów, nawet jak dzielimy to na segmenty. Tak? Viewsów nie powinien, chyba że zrestartuje odcinek jakoś, to wtedy naliczy dodatkowy views, tak? Na naszym profilu, ale tak nie powinien tego robić, więc no tak ciekawe, bo wiem, że dzielicie to na ten, kto by tak siedział tutaj. Pamiętajcie, Zen, 3Zen Crypto, dostajecie 60 dni konta Platinium, warto sobie to przetestować. Kantor Przemka, tu też dostajecie zniżkę tam parę procent na wymianę, na hasło 3Zen Crypto. No i teraz zobaczcie, w Prime XBT dostajecie tutaj teraz możliwość, jeszcze 8 godzin jest, czyli uploaduję ten odcinek teraz i ten, kto dzisiaj to obejrzy, będzie mógł jeszcze zapisać się na ten konkurs. Sprawdzałem, że można to dołączyć normalnie, przynajmniej tak jak jeszcze tutaj klikałem. Trzeba tylko wejść z tego linku, co jest pod odcinkiem, albo jak już macie konto z tego linku, to normalnie tutaj w contest wchodzicie i możecie właśnie dostać tutaj się do jakiegoś tam special tutaj właśnie eventu. Crypto Futures tutaj ten. Dobra, to tyle, co chciałbym tutaj pokazać jeszcze. Jeszcze ten tutaj wisowy nasz tutaj token. On powolutku sobie tutaj radzi. Wydaje mi się, że ten token będzie pchany do 10 do 15 milionów. Więc jak już zaczną się ukazywać takie setupy, znaczy dominacja będzie spadać i sygnały będą się ukazywać na wzrost altów, no to pamiętajcie, że ten token też będzie tutaj troszeczkę pchany i mógłby dojść tutaj właśnie do 16, a nawet i więcej, przebić swoje all time high, wtedy mielibyśmy pierwszą falę, drugą falę i tak, wiecie, na głównej osi byłoby to trzecia fala, czwarta fala, piąta fala, także też można by było troszeczkę tutaj zgarnąć tego mięsa. Dobra, idziemy tutaj, bo dzisiaj sporo tematów, szybko Bitcoin. Bitcoin, tak jak wczoraj tutaj mówiliśmy, zaczął przebijać te 60 tutaj 9 coś tam tysięcy. No i ja mówię, że wskakuję w autobus i bardzo ładna decyzja poszła. I stop lossami tutaj po prostu się posiłkowałem. No i na razie jest ok. I teraz tak. Jeżeli nagle zawrócimy tutaj w tym miejscu, to spodziewajcie się korekty. Ja bym spodziewał się przetestowania tego właśnie tutaj poziomu 69 tysięcy. Po prostu bym spróbował. Tutaj na husariowych poziomach widać, że zgarniamy tą płynność. I jak dojdziemy do 75 na nowe all time high, wtedy powinno włączyć się Maupi Guy. Powinien włączyć się Maupi Guy. Więc tutaj osobiście, zanim tutaj już ktoś by miał sprzedawać wszystko i w ogóle, to pamiętajcie, że zwykle Bitcoin na tych topach jeszcze robi takie korekty, więc takie na przykład coś takiego mogło być i dopiero porem większa korekta by była. Więc trzymam te wszystkie rzeczy, trzymam wszystkie alty, które tam mówiłem, że kupuję i jadę z nimi. No i teraz ma takie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to taki, że przebijamy all time high
stare, o te, i wszystko zapierdziela razem. Następnie Bitcoin zwalnia, wtedy wychodzą alty do góry i wtedy, powiedzmy, byłaby na Bitcoinie korekta. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że w tej chwili mamy right na wybory, czyli buy the rumor, sell the election, tak? A później Bitcoin jeszcze by mógł być pchnięty jeszcze wyżej po elekcji, na, powiedzmy, nie wiem, w ostatnim tygodniu, znaczy w tym tygodniu, który byłby po tej elekcji, tak? I później mielibyśmy nasz jakiś, nie wiem, flash crash event lub coś takiego. Też byśmy obserwowali tutaj przegrzanie. Wtedy pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o sobie. I to są dwa scenariusze, które mnie teraz interesują. Scenariusz trzeci korekcyjny, myślę, że tutaj moglibyśmy skorektować. Także czekam na to i zobaczymy, jak to będzie się robiło. Jeśli chodzi o Compound i na przykład Aave, wyglądają dosyć dobrze, tak jak i reszta rynku, i Compound coś tutaj może zdziałać, ale na początku chciałbym pokazać coiny, które ładnie wyszły i które mogą jeszcze coś tutaj nam dawać, dobra? Więc ładnie wyszła tutaj nam ENA z tego, z tej konsolidacji i być może będzie robiła kolejny tutaj ruch do góry, co bym też sobie chciał. Także ja ENA kupowałem tutaj bardzo ładnie, teraz jeszcze może kawałek zakupię też tutaj takiego ruchu do góry, ale to jeszcze jest czas na to, jeszcze pewnie z jakieś, ja wiem, 4-8 godzin, jakby nie było. Następnie TIA, której też tutaj jestem, tutaj ją gdzieś mniej więcej kupowałem na tym pinowym spadku. Myślałem, że bardziej będzie robiła ten clean, ale zobaczcie, Bitcoin idzie do góry, ENA też od razu zapierdziela z Bitcoin, tak? Także całość tutaj, zobaczcie, być może robi się taki ogromny trójkąt tutaj w tej ENA, nie wiem, zobaczymy. Na razie idzie razem z Bitcoinem. WLD, tak najmniej mi się podoba, ponieważ robi taką strukturę, zobaczcie, bardziej jest to korekta. Tutaj jest ładny poziom do retestu i zrobiłoby jeszcze jeden tutaj spadek na $1.60. To by było całkiem niezłe, Ale mam to, podwyższyłem stop loss i czekam. Kolejną jest FetchAI. Też brałem na tym dipie, też czekam, też mi się tak... tutaj jak będzie, jak ten FetchAI będzie... tylko wezmę sobie tutaj na większą oś czasu, na dniówkę. Jak ten FetchAI przejdzie przez ten point of control, zobaczcie tutaj, przez tą czerwoną kreskę, to wtedy będę dokładał, bo prawdopodobnie robimy tutaj tego wyjście na tą dużą falę. Jestem już tutaj, turbę mam taką, jaką mam na dźwigni, więc jest całkiem niezła, ale chętnie bym jeszcze dołożył. Blender. Blender ładnie wyszedł z tego, co mówiłem, bierę. Tutaj jeszcze dokupowałem na tym spadku i teraz wydaje mi się, że jak mamy iść na tych altach, to Blender też by tutaj wychodził. I teraz posłuchajcie jedną rzecz. Jeżeli Bitcoin osiąga top, to zwykle idzie jeszcze bokiem, nie wiem, 4, 8, 12 godzin i w ciągu tego alty jeszcze pompują, bo ludzie sprzedają po prostu Bitcoina. Więc jest tutaj dużo różnych coinów. EGLD ładnie wygląda, tak? Też zaczęło wracać do formacji. I też tutaj, tak jak mówiłem po tym wybiciu, jeżeli wrócimy do formacji, ja będę tutaj próbował brać na long, ponieważ wydaje mi się, że przełamujemy tą formację i wychodzimy do góry. I tutaj taką strzałką dam i tutaj idziemy. Więc jest dużo coinów. Landix. Pięknie wychodzi z cleanu, uważajcie na Landix. Rio już chyba wyszło, Rio jakby zakończyło ten clean tutaj. I w tej chwili próbuje się wydostać. Ewentualnie jeszcze będzie taka jedna nóżka, ale już tutaj tak jakbyśmy wychodzili. I spójrzmy sobie na dominację Bitcoina. Więc dominacja Bitcoina ciśnie do góry, mamy 60%. Dominacja Ethereum ciśnie do dołu na razie. Stawia się, ale już tego. Ale zobaczcie, co dzieje się z dominacją USDT. Ciśnie. Czyli tak jakbyśmy robili tutaj. Mam czwartą falę, trochę tak ją słabo widać. O, mam czwartą falę tu, w tym miejscu. I ciśniemy na tą piątkę tutaj. Golden pocket całego cyklu 2016. Jakby tak było, mielibyśmy ten ride na te wybory. Tak by to wyglądało. Oczywiście pamiętajcie, że ten ride nie będzie tak, alty pójdą tak. Tylko ten ride będzie falowy. Tak, tu podbitka, tutaj coś takiego. I teraz widzimy, że mamy... Widzimy, że mamy ładny... Taki jak się robi, jakby taki clean, tutaj coś takiego, po którym byłoby odreagowanie. Więc pamiętajcie, że po ruchu Bitcoina do góry,
byłoby takie małe odreagowanie, Bitcoin zaliczyłby korektę, czyli USDT stąd poszedłby do góry, a następnie znowu jechałby na ten rajd wyborowy, tak, na wybory. Pamiętajcie, że wybory już tuż. I znowu byśmy tutaj zeszli. A następnie przygotujcie się, bo USDT mógłby odbijać bardzo, co spowodowałoby nas flash crash. Nie wiem, czy to będą globalne wichury i trzęsienia ziemi, czy może UFO do nas zejdzie. Nie mam pojęcia. Coś się urodzi w tamtych tematach. Więc to tyle, co bym chciał pokazać jeszcze. I zaraz przejdziemy. Pamiętajcie, Atom bardzo ładnie wygląda. DOT bardzo ładnie wygląda. Jeszcze lepiej tutaj powiem. I ADA bardzo ładnie wygląda, ale ze względu na wiadomości. I dzisiaj chciałbym tutaj powiedzieć parę rzeczy o ADA. Nie będę tutaj mówił o coinach growych, które zaczynają startować. Nie będę mówił o różnych innych coinach, które też zaczynają tutaj startować. Różne depiny i takie sprawy. Po prostu te coiny wtedy dadzą według mnie tutaj zarobić. Ale przejdźmy do jeszcze tutaj szybkich wiadomości. Mianowicie na MaxDacie odpalił się alarm. Tutaj, zobaczcie, to jest ten alarm, który mówi, że mamy top or bottom when triggered. Tak, tutaj dałem, taki alarm zbudowałem. Spójrzcie, on ma taką historię, ten alarm. O, zwykle są takie topy, to on się odpala, tak, jak są takie przebicia i on się wtedy odpala i wtedy jest w drugą stronę. Albo jak mamy spadek, odpala się i idziemy w drugą stronę. I tutaj zobaczcie, on odpalił się tutaj na tym topie, tutaj na tym topie, tutaj na tym topie lokalnym. Pamiętajcie, to nie jest gwarantowane, że to jest jakiś tam, wiecie, alert 100%. Tutaj na tym bottomie, tutaj się odpalił, cena trochę później spadła i teraz się odpalił. I teraz patrząc na te backtesty, spójrzcie, jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie po iluś tam godzinach mamy reakcję. I teraz tak, od tego alertu średnio po 100 godzinach, ok, cena zaczyna tutaj spadać, tak? Coś zaczyna się tutaj cofać. Można tutaj też ustawić, powiedzmy, zakres większy, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 4-godzinowy, zobaczmy, jak to by wtedy się przeliczyło. O, spójrzcie, lepiej to widać. Po odpaleniu się alertu, tu mamy 84, tu mamy mniej więcej ten stary zakres, tak? I zobaczcie, cena jakby robi ABC. I mniej więcej do 512 godzin, czyli 160 godzin to jest chyba 160, ile godzin ma tego? Jest 48 godzin, 2 dni, 72. Jakieś powiedzmy 3 tygodnie byłyby na przykład później kontynuacje spadków, ale pierwszy taki spadek byłby po 100 coś tam tygodniach i zaczęłoby się tutaj cofać, więc kto wie, może teraz pójdziemy do góry, na czas elekcji będziemy tutaj tak troszeczkę korekcić, a później na elektoracie wywalimy to do góry. Nie wiem, po prostu uważajcie, że jest w tej chwili przegrzanie, więc nie wchodziłbym tak na maksa i oh my god tutaj, dobra? Tam jeszcze taki jeden komentarz bananowy się pojawił raz, widziałem, że tam w szorcie i coś tam, mówiłem o shortach i teraz mówiłem o tym autobusie, który będę wskakiwał, no i słuchajcie, rynek nie jest dla osób, które oczekują, że taki będzie ruch, albo taki będzie ruch. Po prostu. Rynek nie jest dla tych osób, no ale mówię, bananowe twierdzę, bananowe życie. Wszędzie mamy banany. I momencik. I zobaczmy, jakie mamy likwidacje. A pierdziele, codziennie jak mam się logować, nie pokażę. Tutaj aj, odświeżałem, też mnie wylogowało. Fucking ducken. Tutaj się mogę zalogować, ale nie ten. Ale już na żywca nie będę tego też robił, tak jak i tam. Więc przejdźmy sobie do wiadomości. Na początek, takie info małe z placu boju tutaj. Okej, okay. Info. Siemano, info z placu boju. 3 tygodnie temu założyłem sobie konto w Polsce, dokładnie przez internet. Mieszkam na stałe w Niemczech. Czekam tutaj w banku, którego nie powiem nazwy. Czekam, wysłałem ponad 1000 euro na konto walutowe i chciałem sobie doładować konto na Revolucie. Nagle wszystko zablokowane. To nie, że na Revolucie zostało zablokowane, tylko w tym banku, który mieliśmy doładować Revolt. Nagle wszystko zablokowane. Kontakt z infolinią, Alan wyjaśnił, że to jest ze względów bezpieczeństwa i mam się zgłosić do najbliższej placówki. A do najbliższej placówki mam około 6 godzin jazdy w jedną stronę. Dodam, że składano dwie dyspozycje do działu bezpieczeństwa z opisem mojej sytuacji, odmowa. A wam powiem, gdzie widzę błąd banków. Ciekawe, czy oglądam jakiś bankowa postać i ciekawe, czy załapię, o co chodzi.
środki na koncie zablokowane, czekają na mnie, aż zjadę do Polski. Oczywiście, że nie, bo to nie jedyne konto bankowe, jakie posiadam i mam za co żyć. Ale co jakbym nie miał? No właśnie. Co jeżeli właśnie wasze konto zostanie zablokowane, jest to jedyne wasze konto i tyle, albo główne konto. Dlatego uważam, że banki same sobie robią problem, ale one tego nie widzą, bo to jest wszystko zrobione poprzez zarządzanie właśnie, tutaj jedną z osób rozmawiałem, które większość osób kończy tak zwane te MBA, tak, management tam studia i wszystko zarządzane jest przez metryce. Nie przez budowanie relacji z klientem, tylko przez metryce. Oni nie rozumieją, że balance scorecard jest to bardzo toksyczna metoda zarządzania, a Hoshin-Kanri, metoda zarządzania poprzez proces, jest bardzo zdrową metodą, pokazującą co, gdzie się dzieje, jak firma dalej będzie. I teraz wszystkie banki są ślepe na to, zasłaniają się różnymi regulacjami, ale to jest gówno niezasłonienie. I zobaczcie, ktoś pisze tutaj i w centrum supportu mają na to wywalone. Po prostu mają to wywalone. To nie jest jedyny, bo dużo innych banków ma tak samo wywalone. Dobra? I spójrzcie na to. Podstawowym problemem jest to, że blokują wam konto, a wy nawet nie możecie się dowiedzieć, za co wam zablokowali. Następnie dostajecie informację, że konto już nie będzie dla was czynne i tyle. I tak samo robią też banki znajome mi, ok? Tak samo. Bardzo tak samo. Nikt nie powie wam, dlaczego to zostało zrobione. Ja kiedyś w PayPalu dostałem bana i pytałem się dlaczego, ale mówię, przecież tutaj to idzie wyjaśnić wszystko. Nie, game over, do widzenia. Ale ja mówię, ale przecież nic nie zrobiłem złego. Mówię, game over, do widzenia. Nikt nie chce. I te banki szkodzą sobie same. Ponieważ ludzie, widząc to bardziej, widząc alternatywę, będą wychodzić z tego systemu i te banki zaczną spływać. Oczywiście będzie obrona taka, że będą blokować jeszcze kasę, ale tylko same pokazują, że jesteśmy niewolnikami w tym systemie. Bardzo ciekawe, co? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Taka ciekawostka. Dziś powtarzam sobie szybki start i patrzę każdy jeden odcinek bez mojego like. Wiesz już, twój ban wszedł na taki poziom, że nawet cofa chyba lajki, bo na 100% było polajkowane. No i to już też pisało mi parę osób tak na przełomie powiedzmy roku, a tak nie za bardzo w to wierzyłem, ale coraz więcej osób o tym pisze, bo coraz bardziej widzę, że mam taki engagement na kanale, mam coraz większy, bo widzę to po komentarzach i po dyskusjach i tutaj. Natomiast viewsy i subskrybentów mam coraz mniejsze przyrosty, a właściwie cofania się. I tak jakby po prostu wszystko było robione bez wartości. Nie? Nie wiem, może to jest kolejna ten, może to jest kolejna forma i tak właśnie mówię. Jakby ktoś oglądał te dane, to powiedział, kurna, ten kanał upada i oh my god, nie? Ale widzę, po prostu widzę, jaki jest engagement, jakie są komentarze wasze, przemyślenia i tam rozmowy. Jest on większy, więc no nie wiem, takie kolejne zarządzanie nie przez Excel, nie? Tutaj jeszcze, zobaczcie, ciekawostka taka. To jest Lucy, czyli nowa oficjalna maskotka Watykanu. Lucy symbolizuje światło. Wiemy już, kto niesie światło, prawda? Będzie reprezentować Kościół katolicki, uwaga, między innymi na targach Expo 2025. Dzisiaj Lucy, a jutro, wiecie. Więc zobaczcie sobie, to co mówiliśmy tam, folia na live'ie, znowu nie jest folią. I teraz zobaczcie sobie, jeżeli robimy wszystko, będąc w tym pakiecie, to czy tak naprawdę idziemy w dobrą stronę? Dla tych, co nie wiedzą, o czym mówię, jest dla was do obejrzenia 10 godzin materiału, czyli dwa live'y, jeden na innym kanale, tylko tutaj dałem, wiecie, żeby nie kanał został zbanowany, na kanale B, plan B, a drugi, kontynuacja już tutaj, tak? I wtedy zobaczycie, jak to wygląda. Czyli książka, którą buduje Czarek, może mieć wielu, wielu ciekawych ludzi do sprawdzenia tej książki. No dobra, idziemy. Krypto, 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 krypto. Słuchajcie, Trump mówi, ludzie zostali zmuszeni, żeby płacić tax na krypto. A myślę, że to nie jest prawidłowe. Bitcoin to jak pieniądze.
A musisz płacić capital gains tax, czyli od zysków kapitałowych podatek, tak? A możesz nim kupić kawę. Więc dlaczego od dolarów nie płacimy, a od bitcoina płacimy? I tak tego, rozmawiałem z moim przyjacielem i on powiedział, to nie powinno być taksowane. I Trump mówi, i ja się z tym zgodzę. Może byśmy pozbyli się podatków na krypto i zamienili je z taryfami. I zobaczcie, co ja proponuję. Nie byłoby taksu na krypto, tylko jeżeli tokeny byłyby, uwaga, stworzone w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero myśl. Nie wiem, to jest takie zagranie, wiecie, ale pomyślcie sobie, co będzie, jak jakiś kraj, przyciągając firmy, teamy do swojego kraju, powie, słuchajcie, tworzycie, powiedzmy w takiej Kambodży, tworzycie wszystko u nas, my nie naliczamy dla was żadnego podatku. Możecie wydawać krypto normalnie, tokeny już tutaj ten, chociaż tam chyba też nie ma podatku, mi się wydaje. Ale powiedzmy, wszystko, co jest stworzone u nas, czyli bezpośredni wpływ naszej gospodarki dajecie, macie ten, macie wolny taks, nie? Czyli tokeny, które są w naszym kraju, podlegają 0% opodatkowania, jakie wydajecie na jakieś tam budowy domów i tam takie sprawy, nie? Pomyślcie sobie, ile państw nowego typu rzuciłoby coś takiego, jaki byłby geo-shift, jeśli chodzi o w ogóle o adaptację pieniądza. Pomyślcie sobie, ile krajów i pomyślcie sobie, gdzie stoi właśnie Europa teraz. Gdzie stoi Europa? Wiem, że zaraz pewnie to pasuje idealnie na ruską onucę, według niektórych, no ale come on. To jeżeli nie będę chciał stracić, nie wiem, życia, to będę ruską onucą, albo nie będę chciał się zapotynować, to będę ruską onucą, albo nie będę wierzył w indoktrynowanie mnie w szkole, to jestem ruską onucą. No come on. Okej? Okay? Come on. Więc zobaczcie sobie, co to może być. Pomyśl sobie, jak Chiny w takie coś wejdą. Powiedzmy, że Chiny będą chciały zaszkodzić Stanom i wyjść na prowadzenie i takie coś zrobią. Tylko, że to są ci z folwarku zwierzęcego, więc oni tego nie widzą, ale powiedzmy, że byłby tam jakiś doradca, który umiałby przetłumaczyć temu Jinpingowi, że słuchaj, jest coś takiego, zobacz jak to funkcjonuje, zobacz jak funkcjonuje proces tego, jak funkcjonuje ten zespół zachowań behawiorystycznych. Mógłby ci to kupić czas. Czemu tego nie zrobić? Jakby ktoś normalnie, tylko że oni się boją, to jest taki schemat. W tym folwarku zwierzęcym, jak ktoś zostanie wybrany, to boi się, żeby nie stracić z tego stołka i de facto doradza tak, jak chce ten boss. A ten boss na przykład idzie w złą stronę. I bardzo ciężko jest znaleźć kolesia, który nie ma kredytu, nie jest zależny od tego gadania, tak? I po prostu ma czysty obraz. Nie? Ma czysty obraz. Ciężko. W korporacjach powiem wam, że nie widziałem kogoś takiego oprócz jednej osoby. Wiecie, kto za osoba. I te decyzje nie są lubiane przez tego bossa do momentu, aż zrozumie on, że oh fuck, ten koleś jednak dobrze mówi. I nie ma złych zamiarów. I nagle no problem. Tylko ten koleś nie może być taki, że będzie grał i będzie chciał zaraz uskutecznić swoje decyzje zarobkowo. Czyli będzie podsyłał myśli, które to zrobimy, a tu na boku jakiś kontrakt. Rozumiemy? To jest to innego. Więc takiego kolesia. I wtedy to byłby szachmat. I powiem tylko tak. Jakiekolwiek rozwiązanie nie pójdzie, Europa leci na dno. Justin, BRICS, ok? Wspiera naszonowy ten. Będą minowały bitcoina, będą kopały bitcoina, wykorzystując zasoby rządowe, tak? Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Etiopia. Czyli to też taka ruska onuca? Wiecie, no tak. Come on. Vanek o tym mówi. Jak mamy popularność bitcoina, teraz popularność krypto? Bitcoin w marcu miał cenę 71 tysięcy. Rating apki Coinbase'owej był na 20 miejscu. W tej chwili jest na 482, a cena bitcoina jest bardzo podobna. Znaczy właściwie teraz już wyższa, na dzisiejszą sekundę. Także retail jeszcze nie wszedł do gry. Jeszcze nie wszedł. Pytanie, kiedy wejdzie? Stimulusy? Coraz bardziej gadka na temat Ethereum, które już jest spychane, że już będzie oh my god, koniec, tak? Ja liczę na Ethereum, że będzie właśnie za 0.033, czyli tam gdzie jest 0.76 Fibonacci. Albo nawet teraz już by był taki, bo jesteśmy na Golden Pocket. I Solana, zobaczcie.
Solana wspiera różnego typu nowe inicjatywy, jest szybka, jest tego, można przeżyć na niej, jak jest bardzo szybki, nie jest ten, no, nie jest, nie przyzwyczaić do swoich toreb, tak, dużo projektów, ok, ale nie za bardzo żyją. Ethereum, bardziej na dłuższy okres czasu, może chodzi tutaj o projekty, o całą infrastrukturę, tak, bardziej jest tak, że nie ma sensu flipować tych projektów bardzo szybko. Wolniejsze, tak? Wyższe ekspektacje. No i musisz wybierać mądrze, żeby zrozumieć, jak to wszystko gra, nie? Inne chainy, inne zasady. I tutaj też jest, zaczyna być o tym mowa, że ta sama strategia na paru porach nie działa. Trzeba zrozumieć, czym charakteryzuje się ten rynek. I w piątek będziemy rozmawiać, jaki podstawowy błąd jest u traderów rynków tradycyjnych kontra inwestorów rynków tradycyjnych kontra krypto. I tu nie chcę mówić o wyższości krypto, absolutnie. Chcę pokazać pewną rzecz, ponieważ ja też w to wpadłem, ale bardzo szybko sobie w to uzmysłowiłem. Wpadłem w to dwa razy. Okej. Pierwsze jest to meme, którego nie rozumiem, ale nie mówię, że nie wchodzę w ten rynek. Drugie jest to cały rynek krypto i rozumiem już, jakim bardzo niebezpieczeństwem dla projektu jest jego token. Dobra? Dlatego myślę, że przyszłe projekty mogą nie mieć tokenów i to będą te największe pompy adaptacyjne. Ale o tym będziemy rozmawiać. To wszystko można zaadoptować do rynku tradycyjnego, który nie rozumie. Dlaczego o tym mówię? Wiele razy oglądałem kiedyś tradera i wiele razy wychwyciłem właśnie z jego rozmów, że on nie jest w krypto. I tak wychwyciłem, to jest moje zdanie, to nie to, że on to opowiedział. I na moje, że nie rozumie do końca tego rynku. Nie ma się czego wstydzić tutaj. Nie ma się, jeżeli dojdzie ta wiadomość do niego, nie ma się czego wstydzić. Okej, nie ma się czego wstydzić. Ale ważne, że chyba namierzyłem ten punkt zwrotny. To jest tylko i wyłącznie w głowie mindset. Także w piątek będziemy o tym mówić, dobra? I zobaczymy. To jest taka dosyć ciekawa rzecz. I tutaj jeszcze raz, nie ujmuję traderowi tego, bo to tam słyszałem głównie na jego filmach, ale nie tylko jego, bo też wielu innych. Kuba Middle też o tym mówił. Okej, okay, też o tym mówił. Oraz tam inni. Ale to tak właśnie do mnie dopiero dotarło, bo się zastanawiałem, dlaczego tak jest, dlaczego rynek tradycyjny, bam, bo sam to przeżyłem. Sam to przeżyłem. A że najbardziej jak coś przeżyje, wtedy umiem to wytłumaczyć lepiej, no to będzie to wytłumaczenie. W piątek będzie rynek tradycyjny kontra krypto, ale bardziej chodzi o mindset. Spójrzcie, ile kasy wypływa z Ethereum. Właśnie dlatego myślę, że jest to kapitulacja Ethereum w tej chwili, ludzi, którzy trzymają Ethereum, i nagle zacznie się to zmieniać. Vitalik wrócił, wszyscy inni wrócili, więc uważajcie. Ja mojego Ethereum nie sprzedaję. Solana cały czas się rozwija, tak? Na przykład tutaj mamy Solana ID, Next, tutaj tak, i wszyscy cisną do Solany, rozruch tutaj, oh my god, ale generalnie Solana, no nie, przynajmniej w mojej takiej wartości, idzie takim, wiecie, punktem memowym. Nie ma takiej jeszcze tej, no nie wiem, widziałem wiele killerów Ethereumowych. Jeszcze nikomu się nie udało. No idziemy do głównej wiadomości, a mianowicie o Cardano. Słuchajcie, Cardano, myślmy sobie Ada, w tej chwili jest na ładnym setupie, tak jakby trzymało tutaj potencjalny dołek. Jeżeli utrzymamy się w tej strefie, to wybicie będzie nas niosło, tak mi się wydaje, przynajmniej do 74 centów. A jeżeli przebijemy ten, zobaczcie, próg, który w tą studnię, którą tu weszliśmy, jak żółwie ninja, to później czeka nas tutaj wyjście, już na chodniku będziemy. Byłby to $17. I o co taki tutaj cały jazgot? Weźmy sobie, zanim wejdziemy do tego wszystkiego, przejdźmy na analizę Ada. Dobra, Cardano. Przejdźmy sobie na analizę tutaj sentymentalną. I widzimy Ada. Ada, zobaczcie, jaki ma sentyment ogromny. Okay? Pozytywny, negatywny sentyment ratio jest bardzo ogromny. Następnie możemy sobie zobaczyć, że social volume też rósł, tak? Social dominance też rosło, te żółte. Dobra. Social active users tego nie mam akurat, okay? A social telegram utrzymuje się bez zmian. Za to social AI volumen, dobra, weźmy sobie może na taki 3-dniowy, będzie wtedy lepiej pokazany, zaczął też nam tutaj rosnąć. Dobra. I dlaczego takie rzeczy? Jeszcze możemy sobie popatrzeć na inne dane, ale na razie spójrzmy sobie tylko i wyłącznie na social sentiment tutaj, dobra? Spójrzcie na to. Zaczęło to mówić, że Ada przeskakuje kolejkę
żeby stać się najbardziej technicznie ważnym chainem koło Bitcoina, ponieważ zaczyna się adaptacja poprzez Cardano Bitcoina. Jest to bardzo ważne. Chodzi o to, że ADA dzięki swojej infrastrukturze może zbyć dla Bitcoina Layer 2. W tej chwili, żeby Bitcoin brał udział w DeFi na Ethereum, to musi być orapowany. Istnieją też możliwości wymiany Bitcoina dzięki RUN, czyli natywne nie tego trustless wymiany, nie że trustless, tylko nie ufające komuś, czyli bez zaufania w protokolu, w protokole wymiany Bitcoina na inną monetę. Dlatego RUN tak bardzo w pierwszym tym etapie tej hossy po prostu wypompowało na maksa. Dobra? Cardano może być o tyle lepsze, że może stać się centralnym hubem, jeśli chodzi o L2. Dlaczego? Dlatego, że ich technologia może stać się bridge'em dla właśnie ujarzmienia całej, pomyślcie sobie, całego DeFi'u Bitcoina. Pamiętacie, że Bitcoin w oryginalnej swojej formie miał kod odpowiadający za dApps, za grę w pokera. Dlatego taka walka jest w obozie bitcoinowym, że część ludzi mówi: Satoshi chciał mieć dapsy, a bitcoinowi maksymaliści: nie, nie, bez dapsów. I Cardano może udobruchać jednych i drugich. Chodzi o to, że jeżeli Cardano będzie dawało rozwiązanie, w którym Bitcoin z łańcucha BTC będzie szedł bez wrapowania BTC, tylko centralnie będzie szedł na wymianę swap z monetą, dzięki tutaj technologii Cardano, nie wiem też jak oni to zrobią, ale tak oni mówią, że to jest możliwe, to słuchajcie, Bitcoin będzie mógł być wykorzystywany wszędzie. Będzie mógł być zbudowany smart kontrakt, który nie będzie wysyłał gdzieś Bitcoina w jakiś holding, tak? W jakiś holding gdzieś tam i Bitcoin będzie musiał być wtedy zabezpieczony i tam będzie to wysłane. Czyli nie będzie w custody u jakiejś osoby trzeciej, tylko wszystko będzie działo się na chainie. To będzie bardzo grube. Tym bardziej, że wiadomość pochodzi od na przykład ludzi, którzy pracują centralnie na Bitcoinie, tak, z całego ich głównego main Bitcoin Campu i wypowiadał się o nim właśnie Egan Jago, czyli główny właśnie, jeden z głównych bossów bitcoinowych. On też tam pracuje bodajże w Sovereign, tak, SOV. I ciekawe to, albo Cardano, albo SOV mogą być bardzo grube, bo Bitcoin OS powstaje we współpracy z SOV, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, także uwaga, bo może się okazać, że Bitcoina dominacja, która leci do góry, może polecieć jeszcze bardziej wyżej, jeżeli to rozwiązanie wejdzie. To by wtedy było, pomyślcie sobie, będziecie mogli brać pożyczki bitcoinowe, powiedzmy na dom, zastawiając Bitcoina w odpowiednim punkcie, powiedzmy na dole tego cyklu hossowego, który byłby w 2027 roku i Bitcoin rósłby i spłacałby wasze odsetki na dom. To by było, co? To by się wtedy działo. Więc grubo się tutaj zapowiada to wszystko. Bardzo grubo. Dobra, idziemy dalej. Fear and greed. Jesteśmy chciwi jak cholera. Jesteśmy chciwusami. Pieprzone chciwusy. Wszystko dzisiaj pięknie rośnie. Oh my god, pięknie. Pamiętajcie, to są wyjścia. Podczas tego ruchu są korekty i na tych korektach można dodawać. Także nie łamcie się, jak ktoś nie złapał jakiejś liny, ja też nie złapałem. Nie łamcie się, jak ktoś nie złapał SUI. Nie łamcie się, jak ktoś nie złapał, co to jeszcze jest, TNSR, nie wiem co to jest, mask, który ja już omijam, bo to już mnie tyle razy kosztował ten mask, czekania, no i tam nie wiem, bla, 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 różnych innych coinów. To jest dopiero początek, jeżeli mamy mieć ten ride. Instagram. Zobaczymy, co tutaj miałem pokazać. A właśnie, coś się dzieje w bankach, ponieważ tutaj coraz więcej ludzi to podsyła, że Bank of America, a jeszcze przedwczoraj był to Verizon, nagle był glitch i wszystkie salda na kontach były 0, 0, 0, 0. I pomyślcie sobie, co by to było, jakby było 0. Czy oni przygotowują się na jakiś, nie wiem, crash? Pamiętajcie, według agendy szwabskiej ma być atak międzynarodowy. Pamiętajcie,
w okolicach wyborów dobrze mieć coś na tym, na swoich walletach. Czekajcie, co tutaj miało być? Proszę bardzo, husaria, proszę bardzo, pyk, proszę bardzo, husariowe poziomy razem z tym, z husarią. Czekajcie, tylko przełączę tutaj na swój tutaj profil, bo chciałem pokazać dwie wiadomości. O, dobra, i teraz tak. To już mówiłem o tym wczoraj, chyba mówiłem o tym wczoraj, nie pamiętam, ale za ten film, który tutaj dałem, Tommy Robinson poszedł siedzieć na 18 miesięcy. Także zobaczcie sobie, jak wygląda teraz prawo. I to mnie dziwi właśnie w tej rozmowie z Mike'iem wieczorem, z tą osobą, która jest głęboko w tych wiadomościach ma i w ogóle mówiła też, że operuje w diagramach przyczynowo-skutkowych. Jeżeli uwagi się nie zwraca na takie rzeczy, to no ja nie wiem, no tak tego. Ale tutaj ta informacja. Słuchajcie, koleś chciał wypłacić 12 tysięcy ze swojego konta i została wezwana policja, tak, i go skuli. Potem go wypuścili, bo tam jest filmik, że wypuścili, ale skuli go, że chciał wyjąć swoje pieniądze. Według mnie coraz bardziej pokazane nam jest, że to nie są nasze pieniądze, że jesteśmy niewolnikami. O, zobaczcie, tutaj już ten, że jesteśmy niewolnikami po prostu. Że jesteśmy niewolnikami. Kumacie? Że jesteśmy niewolnikami. Więc taki stan rzeczy długo nie będzie. I tego nie rozumiem po prostu. Nie rozumiem tego, że te duże instytucje same podcinają sobie nogi. Ale to jest domena folwarku zwierzęcego. Jeszcze do tego nie doszedłem, takiego myślenia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Parę osób ma takie wytłumaczenie, ale tak jakoś nie widzę tego bank związku. To jest, no nie wiem, tak jakoś jeszcze nie widzę. Zobaczymy. Clearpool. Clearpool zaczął pompować troszeczkę i zobaczcie. Clearpool zaczął wprowadzać tutaj właśnie stablecoiny. Tak, Integrated Oxygen Innovative Layer Real World Asset Liquidity Solution i Clearpool też zaczyna tutaj iść w kierunku RWA i od razu RWA zaczęło się podpalać. Scallop tak samo, bardzo podobne rozwiązania. Być może Scallop będzie też miał operacje bankowe i będzie miał konta bankowe z IBANami. Kto wie, i ma być zgodny niby z Mika i tutaj takimi rzeczami. Słuchajcie, dużo będzie rozwiązań, ale prawdziwe rozwiązania wejdą, jak sklepy zaczną akceptować normalne kryptopłatności. I głównie będą to sklepy spoza Unii prawdopodobnie. To się będzie działo. Unia, nie widzę tego, żeby to było to. Nie wiem, ale nie widzę po prostu tego. Spójrzcie tutaj. Teraz bardzo ważna wiadomość. To jest to, co mówiłem też o Trumpie. Spójrzcie. A w ogóle słuchajcie, już od kolejnego live'a będzie dobrze słychać głos i muzykę, na przykład jak puszczam na samym początku. Tutaj dzięki Rafałowi, dzięki Rafałowi i Husarii, którzy mi pokazali, że tam jest taki malutki bzdyczek do odkreślenia, żeby przesyłać drogę dla audio. To co się pytałem, jak można zrobić dzielny kanał audio dla Telegrama? Telegram może podłączyć się pod desktop normalnie. I właśnie o to pytałem, ale i ten Rafał mówi, patrz. I bo tam z Husarem testowali. Dobra, słuchajcie tego. Is now achieving the American dream. Explain it to us. The Salvadoran dream is alive and well, Charles. We actually have reverse migration at the southern border. More people are going to El Salvador than the other way around because we've got economic freedom here, we've got freedom of speech here. We're paying down our debt. The economy is growing. Inflation is under 1%. President Bukele is the most popular leader in the world. It's the safest country in the Western Hemisphere right now. It's safer than Disneyland to come to El Salvador. You have a greater risk of getting mugged in Disneyland than getting... Już zobaczcie sobie. El Salvador poprzez zaadaptowanie tych prostych reguł, które wmawiają nam bankierzy i wszyscy inni wyuczeni w różnego typu właśnie szkołach głównych handlowych, że nie, tak nie będzie, jak to... Spójrzcie, wszystko gra. Ja się w ogóle dziwię. Dlaczego te osoby, które twierdzą, że są tak bardzo mądre, czyli są wyedukowane, same, okej, przytakują całej narracji, żeby nas okradać. Nie wiem, to jest takie ultra zarąbiste, że na przykład, nie wiem,
ktoś wam wyciąga kasę z kieszeni i my przytakujemy, że tak musi być. Tak jak o tej inflacji wtedy, co pamiętacie, co wyjaśniłem, że to, co jest pokazywane, to jest bieda, że patrzymy tylko i wyłącznie na pedał gazu, a nie na licznik. Ile osób w komentarzach wtedy pisało, co ty gadasz, jak ten... I chwilę później zaczęło być to na głównych kanałach ekonomicznych, takich wiecie, na Twitterze, różnego typu ludzie, co mają majątki i tam w ogóle, i zaczęli mówić to samo. I tych osób już nie. I tych osób już nie. Także wydaje mi się, że jak coś powiem i jest duży taki duży atak w komentarzach, to są to boty, które chyba celowo naciskam wtedy na jakiś tam punkt, który ma nie przedostać się do wiedzy. Tak samo jak, zobaczcie, magia procentu składanego. Słyszeliście tą rzecz? Magia procentu składanego? Ale tak samo magię procentu składanego ma inflacja. Ale o tym się nie mówi. Ciekawe, co? I to jest, zobaczcie, oni udostępnili Bitcoin jako płatność, zamknęli wszystkich złych i zobaczcie, jak kraj się rozwija. Bardzo prosto. Ale wiecie, gdzie jest największe zagrożenie? Co będzie po Bukele? Bo on już nie może być więcej prezydentem. Mam tutaj taką teorię. Głośną teorię, która pewnie nie spodoba się wielu. Pomyślcie, ale przez chwilę sobie pomyślcie. Oni używają przewrotów. Oni używają prawa przeciwko nam, tworząc bezprawie. Oni używają, kłamią nam i po prostu zmieniają wszystko, żeby rządzili. Co by było, jakby taki dobry prezydent wprowadził na przykład zrobił brak wyborów. On by był prezydentem. Ktoś powie, o nie, bo to tyrania. Słuchajcie, w historii jest to pokazane tak, że jak folwark zwierzęcy przejmuje władzę, tak jak jest teraz, co kolejne, co jest wprowadzone, to jest brak wyborów. Prześledźcie sobie ostatnie 10 lat z Wenezueli. Po prostu, to nie moje słowa, wszystko jest podane w Wenezueli. W 2016 roku było już brak wyborów. Brak. W naszej sąsiednim kraju, z sąsiadem Hitlerem, tak? Coś stało się jak ich na folwarkowo zwierzęca. Pamiętajcie, że partia Hitlera to też folwark zwierzęcy. Okej? Okay? Także nie ma tej gadania, który komunizm jest lepszy. Czy komunizm sowiecki, czy komunizm, czy faszyzm niemiecki. Okay? To wszystko wywodzi się z jednego folwarku zwierzęcego. Okay? Tak samo było i tu, że wybory zostały schaltowane. Więc co jakbyśmy my użyli takiej techniki? Znaczy my, w sensie oni, wiecie, jakbyśmy mieli na przykład kogoś dobrego, nie? Pomyślcie sobie przez chwilę. Nie odpowiadajcie od razu. Okay, że o, nie da rady, pomyślcie przez chwilę, dajcie wykiełkować alternatywnemu procesowi w waszej głowie. Nie dajcie sobie mówić, że o nie, bo bla, 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 bla. Dajcie sobie wykreować to. Czy żyłoby wam się lepiej, jakby był prezydent, który zamyka ludzi w tym, przestępców za kratkami, reprezentuje kraj, zmniejsza podatki, żebyście mogli więcej biznesów otwierać dla siebie, żebyście mogli produkować więcej, tym samym wtedy więcej podatków by było. Prezydent oraz rząd są po to, żeby wam pomagać. Nie chcielibyście żyć w takim kraju? I żeby to się nie zmieniło? Na przykład? Właśnie, to jest to. Vanek, słuchajcie tego. It's a non-US asset. It's an emerging markets asset. And while we were all hyperventilating about the election over the last week, BRICS had a conference in Russia. There's 6 new members of BRICS this year. So BRICS GDP is now greater than the combined GDP of G7. Tutaj on mówi, że wiecie, kraje BRICS się zjednoczyły, miały ten i ich GDP, czyli produkt krajowy brutto, jest większy niż krajów G7. Ale uważać to pewnie jest ruska onuca. Of the 6 new members, 3 of them, Argentina, the UAE and Ethiopia are now mining Bitcoin with government resources. So there is tremendous urgency outside of the US to find a way to circumvent the irresponsible fiscal policy that we've been running here in the US. In fact, Russia announced an initiative there. Sovereign Wealth Fund is going to invest in a regional initiative to build Bitcoin mining and AI infrastructure throughout BRICS with an idea of settling global trade in Bitcoin. Proszę bardzo, nie moje słowa, nie moje słowa, nie moje słowa. Mamy BRICS, czyli czy Chiny przeproszą Bitcoina? Już chyba przeprosiły, już chyba są na OK, już nie gniewają się z Bitcoina. Nie moje słowa. Ten odcinek, update tego wszedł bardzo szybko. I teraz zobaczcie sobie, mamy SWIFT, mamy BRICS, a wokół nich będzie wielka, zdecentralizowana sieć Bitcoina, w której każdy będzie mógł robić interesy. Wydaje mi się, że dopiero stoimy przed rewolucją taksową, i dopiero później będzie coś, ale te 10 lat, posłuchajcie, będzie ciężkie. Jednak te 10 lat, jeżeli nauczycie się zmieniać pozycję bardzo szybko, czyli ten ostatni live, co mówiliśmy,
mogą uczynić was bogatymi na jedne, dwa pokolenia do przodu. Czyli dla waszych dzieci zostawicie bogactwo, które jeszcze ich dzieci wykorzystają. Dokładnie tak. Okay? Dokładnie tak. Ale tylko jeżeli zaakceptujecie zmienność i będziecie mieć otwarty umysł. Szkoda, że tego Fiat Maris nie mogę otworzyć, bo wow, wiecie, tam ale pojemność będzie tylko na 1000 osób. Nie dam rady więcej dla więcej osób zrobić. Jeżeli mam to zrobić w tym stylu, co planuję, nie dam rady. 1000 osób będzie max. Po prostu potem będą zamknięte zapisy. Google, Microsoft, zobaczcie, kontrolują 100% web market search. Zobaczcie, nie można, zaraz tu pokażę, znaleźć tej audycji w ogóle, co miał Donald Trump z tym. I tutaj zobaczcie, ile mamy datków, patrzcie. Microsoft i Google. Ile tych wszystkich różnych rzeczy, patrzcie, Microsoft daje tyle na kampanię Kamali, Microsoft daje tyle na kampanię Trumpa, 40 tysięcy. $40,000, a tutaj 740. O 700 tysięcy dolarów więcej. Zobaczcie, jak to wygląda. Spójrzcie, toż to jest paraliż. I patrzcie teraz. Ten materiał, czekajcie, może tutaj tak odświeżę troszeczkę. To, żeby nam tutaj się dobrze... O! Zaraz muszę lecieć, muszę zaraz skończyć odcinek, bo zaraz muszę ten... Czekajcie, tylko tutaj napiszę do tego. Ej, siemanko, ja nagrywam jeszcze odcinek. To tak trochę się spóźnię, dobra? Kawałeczek. Dobra, nagrane ten, spoko. Jest tutaj, trzeba robić różne ten, zobaczcie tutaj. Microsoft, czekajcie, to? Nie. To? O, proszę bardzo. Ta audycja, która była z tym, z Trumpem u Rogana, nie? Miała, oh my god, 34 miliony w ciągu chyba 24 albo 48 godzin. I zobaczcie, jak wpiszecie to, nie ma tego. Trzeba wejść na kanał Joe Rogana, tak jak ja na przykład wchodziłem, i po prostu ręcznie wybrać. A tak pojawiają się tylko obrazki i te te wszystkie rzeczy, to są takie, wiesz, skamy, nie? Z tych fake newsów. Tych TV, nie? Że o, Trump dogadał to jest zwykły Trump, albo tam z NBC, bla, 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 nie? Tutaj. Ale nie ma pełnej audycji, nie? Nie ma pełnej audycji. Zobaczcie, jaki ten. I zobaczcie sobie teraz. Sądzicie, że AI zastąpi ludzi? Okej? Okay? AI zastąpi ludzi? Na pewno nie mainstreamowe. Ponieważ AI będzie musiało, będzie mówiło nowym ludziom i tępym ludziom, co to oznacza dane zdarzenie. Więc na tym daleko nikt nic nie zajedzie. Nauka będzie gównem. O, dobra, to tutaj miałem na tym. Dobra, to już poszło. To jest ciekawe, zobaczcie. Koleś, który ma 11 milionów subów, mówi, jak teraz będzie wyglądała polityka YouTube'a na temat zdrowia. Chodzi o to, że informacje, które nie będą pasowały do agendy, tak, WHO, będą zamieniane przez algorytmy, to jest bardzo ciekawe, żeby będą ukrywały te treści, albo będą zamieniały, chyba nie wiem, na żywo te wideo, renderowały, czy coś, nie mam pojęcia, i będą wprowadzały normalne poprawki do tego, żeby to wszystko grało, oczywiście dla naszego bezpieczeństwa. Misinformation and promote high quality health information. High quality, zobaczcie, ja pierdzielę, pomyślcie sobie, bez myślenia, pamiętajcie, bez myślenia krytycznego, jeżeli wy nie będziecie rozmawiać ze swoimi dziećmi o tym i nie będziecie pytać, co jest w szkole i jak to wygląda, jak dziecko ma rozumować na przykład przyczynowo-skutkowo, tak, bez takich prostych rzeczy, żeby pytać o przyczynę, aż do wyczerpania, spowodujecie, że wasze dzieci to będzie przyszłe mięso armatnie w jakimkolwiek polu bitwy, czy w korporacyjnych jakichś tam czeluściach, czy w normalnej pracy tam gdzieś tam w McDonaldzie, czy nie wiem, gdziekolwiek, okej, okay? Czy na przykład w ogóle gdzieś tam w jakichś procesach decyzyjnych, wszędzie to będzie mięso armatnie. Będą tylko sługusy. Więc albo wam zależy na tym, albo nie. A jak wy tego nie rozumiecie, to musicie też się rozwijać. Po prostu. Musicie. And their definition of misinformation is anything that opposes their viewpoint. I mean, if you go to drberg.com... Także zobaczcie,
Folwark zwierzęcy. Folwark zwierzęcy. I teraz największa folia, ale mam parę takich już tych materiałów na odcinki, które będę chyba puszczał na Fiat Marines, żeby tak oddzielić. I teraz tak, taki tutaj shortcut, ale o tym nakręcę odcinek jeszcze, na temat tego sterowania pogodą. Tutaj zadedykujcie ten odcinek wszystkim, co jakbyśmy mogli to wyjaśnić. Słuchajcie, niedawno miała miejsce, w tym miesiącu 13 miała miejsce 70. rocznica modyfikowania huraganu, czyli sterowania pogodą. 13 października, w sumie to będę to czytał z tego, żeby tutaj nie było, że to ja coś tu przekręcam. Po południu 13 października 1947 roku samolot B-17 Sił Powietrznych USA przebił się przez huragan 415 mil, 667 km na wschód od Jacksonville i zrzucił na burzę kilka funtów pokruszonego, to było kilka chyba, serpa, pokruszonego suchego lodu, tylko po to, aby zobaczyć, co się stanie. Tutaj właśnie, o. O, proszę bardzo. Tutaj właśnie, o, dalsze. Przed południem 15 huragan King uderzył w sawanach Georgia. Jedna z osób zginęła w wyniku sztormu, a szkody w Georgii Południowej i Karolinie wniosły 2 miliony dolarów na tamte pieniądze. Tamte pieniądze. Społeczeństwo było oburzone, że naukowcy spowodowali, że burza skręciła w kierunku Georgii i pojawiły się groźby pozwów sądowych. Tu dodam jeszcze tylko, że pamiętajcie, ten artykuł jest na stronie AML.gov. To nie jest, wiecie, to nie jest ten, jakieś ruskie onuce, okej? Okay? Tylko chociaż ktoś może powiedzieć, że to ruska onuca, czemu nie? Czemu nie? W sprawie, bo to w ogóle GE też tym sterowało. W sprawie GE nie pomogło, że szef laboratoriów firmy, dr Irwin Langmuir, wydał oświadczenie, słuchajcie, w którym stwierdził, że jest w 99% pewien, iż burza zmieniła kierunek ze względu na zasiewanie burzy. Sam powiedział, to myśmy to zrobili. I ktoś powie, dlaczego on takie coś powiedział? Posłuchajcie, to jest normalny człowiek, który ma płacone za swoją robotę. I żeby dostać podwyżkę, musi wykazać, że jego praca ma sens i że on jest dobry. Więc powiedział, ej, myśmy to zrobili. Jakby był na interwiu gdziekolwiek i by się go ktoś zapytał, to jakie są swoje dokonania? Ja zrobiłem badania i próby eksperymentalne, które okazały się sukcesem, umiemy zmieniać pogodę. Zatrudnisz mnie, będziemy kontrolować pogodę. Jesteś przyjęty. Toż to jest normalne, sprzedaż CV, prawda? Siebie. I on to normalnie powiedział, nie? On to normalnie powiedział. Ale zobaczcie, co dalej się stało. Szef biura meteorologicznego, dr Francis jakiś tam Richseng, coś tam, miał odmienne zdanie i wyznaczył trzech swoich synoptyków, aby znaleźli przypadek, w którym huragan podążał podobną trasą, ale nie był zasiewany. Czyli zapytali się państwa, czy to na przykład takie coś może być, i państwo zaczęło dochodzić, czy to naprawdę możemy kontrolować pogodę i żeby nie oddać kasę, wiecie, w tych pozwach. Sprawę upubliczniono, co pokazało, że huragany mogą zmieniać kierunek bez użycia suchego lodu, a groźba pozwów sądowych ostatecznie zniknęła. Czyli zapytali się, dobra, to my zrobimy to i zbadamy to wszystko. Rząd powiedział, no nie, nie znaleźliśmy, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, nie, nie, nie możemy modyfikować pogody. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. No co jest grane tutaj? Pieprzenie. Jednak początkowy entuzjazm społeczeństwa dla modyfikacji pogody osłabł. Przez wiele lat żaden naukowiec nie odważył się wspomnieć w jednym zdaniu o modyfikacji pogody i huraganie. W jednym zdaniu. W jednym zdaniu. W jednym zdaniu. 11 lat później Narodowy Projekt Badań nad Huraganami przeprowadził bardzo skromne testy sprzętu do siewu podczas huraganu, ale działał w ukryciu, dopóki nie upewniono się, że burza nie skręci im w drogę. Czyli zrobili modyfikacje, ale nic się nie stało, no to je upublicznili. A jakby się stało, nigdy tego nie było. Nigdy nie było. Zobaczcie. Dopiero w 1962 roku Biuro Meteorologiczne Stanów Zjednoczonych i Departament Obrony osiągnęły formalne porozumienie w sprawie realizacji projektu Storm Fury i podjęły kolejną próbę wywoływania huraganów. Okej? Pięknie.
I to było w latach 60. A mamy 2025 rok. Jak myślicie? Jak dobrze im idzie teraz z czymś takim? Więc jeżeli będziecie mieć kogoś, kto, nie wiem, dla kogoś, co sterowanie pogodą wydaje się abstrakcją, okej, to możecie mu pokazać ten urywek tego filmu. Ale ja zrobię kolejny, ponieważ mam jeszcze parę materiałów pokazujących, jak precyzyjnie można sterować pogodą, dobra? Jak precyzyjnie. Także taka ciekawostka. Taka sama ciekawostka, jak minister finansów, Polska może wyemitować obligacje na obronność. Więc tak, ktoś będzie kupował dług, okej? Inflacja będzie cały czas rosła, a komuś będzie należał się ten, powiedzmy, kasę, którą tam włożą, tak? Plus jakiś procent z tego i to będzie miał być dobry deal. Przypominam tylko, że obligacje na obronność były też w Stanach Zjednoczonych tuż przed wybuchem wojny i w trakcie wybuchu wojny. Że zbierano wtedy pieniądze. Na ten sposób. To już pozostawiam wam. Resztę tego. Chcecie się pośmiać? Emeryci masowo oddają prawo własności do mieszkań za rentę 1000 zł miesięcznie. Czyli masz kawalerkę na Śródmieściu wartą 1,5 miliona złotych, a fundusz daje ci przez cały rok 12 tysięcy. Umierasz po 3 latach, lokal za 30 tysięcy kupiony. Ładnie, co? Nieźle. I ci ludzie są pozostawieni po prostu bez wiedzy na ten temat, bo rodzina też o tym nie wie. I dziękuję bardzo. Tutaj właśnie kolejny, zobaczcie. Polska przekazuje właśnie 25 milionów euro do funduszu na wsparcie odbudowy Ukrainy. A tym samym ukraińscy oligarchowie kupują polskie zakłady. Czyli tutaj, no, ale to, słuchajcie, to pewnie i ta pewnie wypowiedź to też jest onucowanie. Wszystko teraz jest onucowanie. Już nie folia, a onucowanie. Zmieńmy słowo folia na onucowanie. No come on. Pytanie takie, tak jak w tej rozmowie było, skąd się biorą te pieniądze? To jest to pytanie. Biorą się z kredytów, jakie Polska zaciąga w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Bank of International Settlements, a także z jakiegoś tam pakietu europejskiego tam skarbca. Ale te pieniądze nie są nam dane. Te pieniądze są oprocentowane, a później zabierane nam są nasze infrastruktury. I to już nie jest onucowanie. Jest to proces, który od przynajmniej 80 lat jest obecny na terenie całego świata. Począwszy od Stanów, począwszy od Tygrysów Azjatyckich, począwszy od Japonii, począwszy od przechodzący przez znowu przez Stany, tutaj przez Europę, przez całą Afrykę, proszę bardzo, tak? Dlaczego Afryka jest taka biedna? No właśnie, pożycza się im pieniądze, których po prostu nie są w stanie im dodać i zabierają się wszystkie złoża naturalne. I tak samo jest tutaj. Więc, no nie, to jest bardzo ciekawe. Kiedyś będzie druga runda tej rozmowy. I tutaj to było też dobre do pokazania. Tutaj właśnie koleś mówi, że nie jest nic nikomu winien i nie zamierza ginąć za interesy właśnie polityków i żeby coś trafiało do ich kieszeni. To jest ciekawa wiadomość, ponieważ uważam, że w nadchodzących latach będzie bardzo wystawione słowo patriotyzm. Co będzie patriotyzmem? Jak będzie definiowany patriotyzm? To będzie ciekawe. Z jednej strony już wiem, jak będzie definiowane w obronie kraju, przez tych, co nie widzą całej opcji, tak, żeby wpędzić się w jedną albo w drugą stronę, nie wiedzą, że to wszystko to i tak jest batalia, w której oni muszą po prostu znaleźć, ludzie ci muszą znaleźć swój punkt widzenia, żeby wznieść się ponad te dwie strony. Czyli onucowanie i zachodniowanie, żeby po prostu zobaczyć obie strony i zobaczyć, czy coś jest z zewnątrz. I zobaczyć, dla kogo ewentualnie można oddawać swoje życie. Bo co innego jest oddać swoje życie w obronie ojczyzny, a co innego jest oddać swoje życie w sprawie osób trzecich lub stron trzecich. Tylko trzeba zrozumieć, gdzie jest cała ta strona. To jest ciekawy motyw, ale tego nie będę rozwijał, bo to pewnie będzie, oh my god, to nie na pewno na tym kanale i tutaj nie takich rzeczy, bo to będzie to przypominało, powiem wam, taką samą pralnię mózgu, jak była, gdy ludzie zaczęli na własną rękę pomagać tym Ukraińcom. I żeby nie było tutaj takiej gadki, słuchajcie, znam paru Ukraińców tutaj i są to osoby, które
uciekły, mają swoje biznesy, żyją już tutaj też parę w ogóle lat, więc no może tak w cudzysłowie, że uciekły. Okay? I każda z tych czterech osób, które znam, jedna ma na przykład dobre mięso, jedna zna się na tych różnych takich, wiecie, tam w tych salonach piękności tam pracuje, jedna też ma mięso, a jedna umie robić jeszcze inne rzeczy, ma warzywa i ogródek. Tak, takich ludzi znam. Wszyscy z tych osób, tak, są to 100% made Ukraine, dobra, mówią, że to, co przyjeżdża, to jest tego, to wstyd im za to i to, co się dzieje. Więc czy ci Ukraińcy też są onucami? To jest pytanie. To jest te pytanie. To jest te pytanie. To jest te pytanie. Także będzie to taka pralnia właśnie, że jak ci ludzie zaczęli pomagać, a później pozostawili sami sobie, to będzie coś podobnego. Dlatego nie będę w to wchodził. Mówię o tym teraz, jak się o tym w ogóle nie mówi, a później nie będę o tym mówił. Nie ma sensu. Także niech ta batalia tam się toczy i tyle. I to by było na tyle. Kończąc, kolejne onucowanie. Spójrzcie. Właśnie tam był jakiś spór ten graniczny z Indiami i Chiny wycofują swoje wszystkie zasoby z tamtego obszaru i tym samym na przykład jest to obszar większy od Tajwanu 3 razy i ludzie, którzy tam mieszkali, Chińczycy, muszą się stamtąd zabierać i też im nikt nic nie powie. Więc tak bardzo ważne jest, żeby zobaczyć cały obraz sytuacji, zobaczyć strony, jakie są i wybrać, czy chce się brać w tym udział, czy może jednak nie bardzo, bo i tak to nic nie zmieni. I tak to nic nie zmieni. I tak to nic nie zmieni. Bardzo ciekawe, co? To tyle. Na razie trzymajcie się, pamiętajcie, ciekawe, czy scenariusz będzie taki, że idziemy na buy the rumor, sell the election, a później sell the election, super Black Swan i nie, sell the election i buy the Black Swan. O, zobaczymy, czy taki scenariusz odpali się. Dużo likwidacji. Na razie, trzymajcie się. Cześć, 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 cześć.